Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś zajmiemy się tematem, co zrobić z koniem po jeździe, bo to zastanawia wielu z Was. Zapraszam do oglądania. Oczywiście, gdy kończę jazdę, najpierw muszę podwinąć strzemiona, poluzować popręg. Następnie wychodzę z placu, na którym jeździłam i należy upewnić się, ponieważ w większości ośrodków, szczególnie gdzie mają kostkę brukową, jeżeli jest czysto i ładnie i miło naokoło, to wtedy z pewnością ktoś o to dba, czyli zamiata i ludzie czyszczą kopyta po wyjściu z placu, szczególnie jeżeli jest piasek. Więc jeżeli tak jest, w pierwszej kolejności czyścimy kopyta. Pod odcinkiem do tego, jak rozsiodłać konia, zadajecie mi pytanie, co zrobić, jeżeli koń ma wytok. Jeżeli koń ma wytok założony tak jak Fado, w tym momencie ja nie ściągam wodze z szyi, tylko prowadzę konia za jedną wodzę, bez ściągania ich z szyi. Wchodzę z koniem do boksu i go rozsiodłuję. I tego nie musisz nagrywać, to znaczy możesz to tak w skrócie nagrać. On mi się będzie schylać. Tak się kładzie? Nie, tak się nie kładzie. Tak się nie kładzie siodła, ale to jest moje siodło i ja sobie go tak nie szanuję sama osobiście, swoje prywatne własne. Tak, i tak samo się też pewnie nie rzuca ogłowia, ale ja sobie rzucam, bo ja osobiście kupiłam za swoje własne pieniądze i mi to nie przeszkadza. Potem sobie je wyczyszczę albo mi dzieci wyczyszczą. Zakładam kantar. Jeszcze ściągam ochraniacze. Zauważam, że większość osób nie ściąga ochraniacze po jeździe i potem ja idę po takich jazdach i potem tym wszystkim koniom te ochraniacze ściągam. No, ja zmęczona po jeździe, zostawiam konia w boksie i tak sobie myślę. No ja już jestem taka zmęczona, że ja już tutaj dzisiaj nie będę nic robić i tylko myślę o tym, żeby iść, żeby się napić, żeby odpocząć, a tak naprawdę jeszcze z tym koniem należałoby coś po tej jeździe zrobić. W pierwszej kolejności odniesiemy sprzęt do siodlarni, bo to jest również ważne. Zawsze staram się te popręgi odpinać, nie zostawiamy popręgów przypiętych przy siodle, chociaż są ośrodki, w których zostawiają. Kiedyś pracowałam w ośrodku i też zostawialiśmy, ale obecnie tutaj nie jest taki zwyczaj, że tych popręgów nie zostawia się przypiętych, więc zwykle wszystko odpinam. Czaprak za chwilę wezmę na zewnątrz i biorę siodło. Odwieszam sprzęt. I teraz słuchajcie, warto zauważyć, bo ostatnio dostałam taki zarzut, mogłaby pani posprzątać w tej siodlarni. I sobie myślę, a to było po weekendzie, gdzie w weekendy mnie najczęściej nie ma, bo sędziuję zawody. I jak ja tu wchodzę po weekendzie, to dostaję zawału i najczęściej stąd od razu wychodzę, żeby się nie denerwować. No ale wchodzę do tej siodlarni i mam odwiesić siodło, tak? I wchodzę. I warto wtedy pomyśleć, bo jeżeli wszystkie siodła wiszą tyłami w tą stronę, to znaczy, że ja powinnam siodło też odwiesić w tą stronę, a nie odwrotnie niż wszystkie inne wiszą, na przykład w tą. I to już będzie duża pomoc dla instruktora, bo ja słyszę, że mogłabym tu zrobić porządek, bo siodła wiszą jakoś byle jak. A właśnie ludzie na to nie w ogóle nie zwracają uwagi i odwieszają siodła, jak im wypadnie. Tak samo jeżeli chodzi o ogłowia, zobaczcie jak one są tutaj powieszone, to może nie jest jakieś idealne, bo powinny być pospinane, ale ogólnie wieszamy ogłowia za pasek potyliczny, a nie na przykład za nachrapnik. O, co się też bardzo często zdarza, że ogłowia wisi w taki sposób. I powiem Wam szczerze, po tych osobach, które mi ostatnio zwróciły, że mogłabym tu zrobić porządek, jak po nich weszłam do śledni, jak odwiesili sprzęt, to również ten sprzęt był tak właśnie odwieszony. I mam nadzieję, że nie będą mieć pretensji o to, że o tym tutaj teraz powiedziałam, bo z pewnością będą wiedzieć, że to właśnie o nie chodzi. Tak jak Wy jesteście zmęczeni po jeździe, tak samo zmęczony jest koń. Dlatego jemu w tym czasie należą się zabiegi pielęgnacyjne. Oczywiście z tym, co zrobicie z koniem po jeździe, powinien zdecydować instruktor. Bo jeżeli jest to koń szkółkowy, bardzo możliwe jest to, że on za jakiś czas będzie miał znowu jazdę. Dlatego warto jest nic nie robić na swoją rękę, tylko zapytać, czy wyczyścić konia po jeździe. A to jest bardzo miłe pytanie, które tak naprawdę w stosunku do instruktora bardzo rzadko pada, no bo jedynie wszyscy skupiają się na tym, co robić właśnie przed. Koń tak samo jak i człowiek jest zmęczony, więc dla niego bardzo miły jest masaż, tak, który mu wykonujemy,
z takim zwykłym, po prostu czyszcząc go pod siodłem, tak? Czyli ja mogę wyczyścić tym czyszczeniem, tym tak zwanym głaskaniem, można powiedzieć, konia, rozmasowuję mu wszystkie mięśnie i ten zabieg jest dla niego przyjemny. Już pomijając to, że on często jest zaklejony, ma posklejaną sierść, jest spocony i tą szczotką jestem w stanie mu trochę pomóc, mu tą sierść po prostu rozczesać, tak? Czyli zawsze warto jest po jeździe zapytać instruktora, czy po prostu tego konika nie wyczyścić. A jeżeli jest to wasz koń, to polecam jednak nie zostawiać konia po jeździe takiego zaklejonego, takiego, gdzie ta sierść się później, tak powiem, tak brzydko układa i zmęczonego, tylko właśnie zawsze po jeździe spędzić z nim jeszcze trochę czasu i go rozczyścić. Jeżeli jest bardzo ciepło, tak jak teraz, dobrze jest konia po jeździe umyć i spłukać. Ja przy tych upałach, które teraz są, można powiedzieć, że kąpię konia codziennie. Tak? Czyli ludzie zastanawiają się, jak często można kąpać konia. Ja go kąpię codziennie. I tutaj zdania są bardzo podzielone, jeżeli chodzi o tą kąpiel zaraz po jeździe. Ponieważ mnie całe życie uczono, że zaraz po jeździe, gdy koń jest zgrzany, nie powinnam polewać go zimną wodą, bo może się to nie za dobrze dla niego skończyć. No i tą metodę, że tak powiem, cały czas w ten sposób postępuję, czyli jeżeli mam konia bardzo mocno zgrzanego po jeździe, nie kąpię go od razu, daję go porządnie, najpierw go porządnie występuję, tak żeby sobie oczywiście wyregulował oddech, następnie daję go do boksu, gdzie on ma takie 10 minut dla siebie, gdzie się może napić, może się położyć, może sobie trochę odetchnąć, no bo wiadomo, na polu jest cieplej niż w stajni. Taką mam nadzieję. Daję go tak, żeby on sobie chwilę oddechu złapał na spokojnie w boksie po swojemu i później jak już te 5-10 minut minie, wtedy biorę go na myjkę i spłukuję. Nie myję konia codziennie szamponem. Można powiedzieć, że tego szamponu tak naprawdę to ja używam raz na dwa, raz na trzy tygodnie. Rzadko kiedy. Najczęściej spłukuję go samą wodą tylko po to, żeby mu ulżyć i po to, żeby mu było przyjemnie i żeby zmyć z niego ten pot, bo następnego dnia albo nawet tego samego, gdy on pójdzie na pas, wtedy muchy nie będą tak po nim, nie będą tak do niego lecieć, tak, bo nie będzie on taki przepocony. No i teraz jeszcze trzeba pilnować tego, jaka oczywiście jest temperatura, tak, bo może się koń bardzo mocno zgrzać, a na polu może być chłodno. Staramy się, żeby ta temperatura była no, dobrze powyżej 20 stopni, najlepiej około 25 albo i w górę. No i żeby nie było jakiegoś silnego wiatru. Najgorsze jest takie kąpanie koni wczesną wiosną, gdzie się robi ciepło, nam się wydaje, że jest ciepło, bo było cały czas zimno i nagle trochę zaświeci słońce i ktoś się rozbiera i od razu myśli, że koń też może się oczywiście od razu wykąpać. Akurat tu, gdzie ja mieszkałem, czyli Bielsko-Biała, mamy góry i często tu u nas jest ciepło, ale przychodzą takie powiewy zimnego wiatru, bo jeszcze gdzieś tam wyżej w górach w Szczyrku leży śnieg, więc na to trzeba uważać, a jeżeli jest lato, tak jak teraz, to raczej ta pogoda codziennie jest taka, że tego konia można swobodnie opłukać. Jeżeli macie trening skokowy, czyli koń jest dość mocno zmęczony, jest dość mocno przeciążony po takim treningu, wtedy warto jest koniowi schłodzić nogi wodą, czyli biorę konia na myjkę i schładzam mu nogi wodą. Weźmiemy ci teraz Fado na myjkę. U nas w ośrodku mamy dwie myjki, jedna jest na zewnątrz, druga jest w środku. No i powiem od razu, że Fado nie lubi wchodzić ani na jedną, ani na drugą. Na początku w ogóle nie wchodził na myjkę kompletnie. Teraz odkrył, że na tej myjce nie ma nic strasznego, a poza tym, że to jest całkiem przyjemny efekt, gdyby jest mu chłodniej. I na tą myjkę wchodzimy lepiej. Mam nadzieję, że dzisiaj wejdzie. Chodź, Fadek. Brawo, dobry konik. Słuchajcie, jeżeli macie konia, który nie chce wejść na myjkę, który się boi i który panikuje, to dobrze poprosić drugą osobę, żeby go tam z tyłu troszeczkę zachęciła, ale trzeba uważać, tak, by można od takiego konia dostać kopniaka. Bo ogólnie ja często wchodzę na smakołyki, na siano, na marchewkę, właśnie w taki sposób, żeby go namówić i żeby on to zrobił po dobroci, tak? Bo najgorsze, co może być, to walka z koniem. On się już tutaj zaczyna denerwować, bo on tutaj nie lubi być i dlatego też ja go na tej myjce w ogóle nie wiążę. Jeszcze mi się nie zdarzyło go przywiązać. Jeżeli jestem z kimś, to proszę, żeby mi go przytrzymano, a jeżeli jestem sama, no to tak troszeczkę
może nie walczę, ale próbuję, tak? Próbujemy tutaj być i miło z nim rozmawiam. Mam ton głosu taki, który go, staram się go tym tonem głosu uspokoić i przekonać do tego, że tutaj nic strasznego się nie dzieje. Tak, Dzidzia? Nic strasznego się nie dzieje. O, Fadzio przyjechał za stodołą, był trzymany i on po prostu nie jest przyzwyczajony do takich dziwnych zabiegów. Dobrze jest po każdym treningu, gdzie koń miał jakiś bardziej intensywny ruch, tutaj mówimy na przykład o skokach, schłodzić mu nogi wodą. Czyli biorę wodę, oczywiście najpierw sprawdzam, bo słuchajcie, że jak jest tak gorąco, to bardzo często się zdarza, że woda w szlaufie jest bardzo, ale to bardzo ciepła. Tylko dzisiaj nie jest tak gorąco, więc sprawdzam sobie i polewam, tak? Polewam. We wszystkim, co robię, muszę cały czas obserwować konia i uważać, co on robi, ponieważ tak jak na przykład ten nie jest do końca przyzwyczajony, żeby tutaj grzecznie stać i tak to Wam powiem, że to jest kawał pracy, że on w ogóle tutaj z nami jest, a nie gdzieś biega z nami po placu, tak? Fadek? Cały czas uważam i mam na uwadze to, że on może teraz zrobić wykrok, może na mnie stanąć, może mnie czepnąć głową. Cały czas muszę wszystkie warianty brać pod uwagę i uważać. Najlepiej jest, jeżeli jest właśnie taki konik młody, żeby ktoś Wam pomógł i jedna osoba trzyma, druga osoba polewa nogi wodą. Fadek! I tak mówię, nie wiążę, bo jeżeli przywiążę, nawet jeżeli zrobię węzeł bezpieczeństwa, duża szansa jest, że koń mi się odsadzi i po prostu na przykład rozerwie uwiąz bądź kantar, a tym bardziej może się do tego miejsca jeszcze bardziej zrazić. Teraz zapytacie, jak długo polewać. No powinno się polewać kilka, dwie, trzy minuty jedną nogę, tak żeby ją dobrze schłodzić. To jest duży odpoczynek dla stawów, dla mięśni konia. Jest to bardzo, że tak powiem, ale to bardzo wskazane, żeby właśnie te mięśnie i stawy i ścięgna schłodzić po wysiłku. Jest to dla niego bardzo zdrowe. Jeżeli jest bardzo gorąco i przyszliście na myjkę i koń jest mocno spocony, spocony bądź niespocony, ale chcecie mu użyć, chcecie go umyć, dobrze jest moczyć go, szczególnie jeżeli on jest po wysiłku i on jest zgrzany, tak? No bo jeżeli koń jest po wysiłku i nawet postoi te 5 minut w boksie, go dobrze rozsypujecie, to i tak jest mocno zgrzany. Dobrze nie polewać go od razu po plecach taką zimną wodą, jeszcze szczególnie jak trochę odpuścicie i leci taka faktycznie bardzo zimna woda. Dobrze nie polewać go jest od razu po plecach, tylko delikat, powolutku zacząć. Najpierw mu nogi schłodzić. Fadek, stój. Stój, Misiek, stój. Najpierw mu nogi schłodzić, potem łopatki, potem przejść pod brzuch i chłodzić go właśnie stopniowo, czyli powolutku przyzwyczajać organizm do tego, że koń jest schładzany. Tak? Będzie to i też przyjemniejsze dla niego, bo z pewnością jakbym go teraz polała po plecach, to by się przestraszył i by próbował nam uciec. Nie, Fadziu? I właśnie najczęściej używam do tego samej wody, bo te wszystkie szampony, nawet jeżeli są przeznaczone dla koni, jednak trochę wysuszają skórę i pozbawiają skóry tego naturalnego, tej naturalnej bariery ochronnej. Dlatego uważam, że taki szampon właśnie należy stosować rzadziej. Tym bardziej po szamponie trzeba pamiętać o tym, żeby zawsze zastosować jakiś smar do kopyt, a jeżeli po prostu tylko płuczecie wodą, no to też dobrze to zrobić, bo jednak taka woda bardzo często zawiera chlor, chyba że macie wodę ze studni, no to wtedy taka woda nie wysusza. My akurat w ośrodku mamy wodę ze studni, tak? Fadek, o takim zabiegu, nie chcę go, mogłabym go zmoczyć całego, ale słuchajcie, dzisiaj no jest ciepło, ale jednak trochę wieje i nie chciałabym, żeby go zawiało, bo może się tak zdarzyć, jak polejecie okolice nerek, a będzie wiaterek, taki chłodniejszy, wtedy może konia zawiać, tak? To się mówi tylko zdrowy jak koń, a tak naprawdę one są wrażliwe i szczególnie takiego spoconego konia, jak zlejecie zimną wodą, a następnie przyjdzie wiatr i zacznie po nim dmuchać, wtedy bardzo łatwo go przeziębić, no i będzie miał problemy z pęcherzem. Dlatego dobrze jest uważać. Konia zleje tylko nogi, tak naprawdę tej wody bardzo często nie ściągam ściągaczką. Jeżeli zleje całego konia, wtedy dobrze jest właśnie ściągnąć wodę ściągaczką i wziąć konia na słońce, tak żeby sobie mógł na słońcu spokojnie wyschnąć. Co tam widzisz? Swoich przyjaciół, co? Na pastwisku. Chodź. Jeżeli na trening ściągnęliście konia z pastwiska, a jeszcze konie na tym pastwisku są, wtedy można je oczywiście wypuścić. Wtedy właśnie przydał się ten moment, kiedy wsadziłam konia do boksu właśnie po to, żeby on po treningu mógł się dodatkowo napić.
O, ona ściąga swojego herba, więc chyba nie będę puszczać Fadzi. Chodź, Fadek. Okej. Wprowadzam konia na pastwisko. I wtedy dopiero jak wprowadzę, odpinam uwiąz bezpieczny. Idź sobie na trawę, idź. O, już mucha na tobie siedzi. Mogłam go jeszcze popryskać czymś na owady, wtedy by było z pewnością łatwiej. Z pewnością zastanawiam was, dlaczego wypuszczam konia na taką kraterkę, bo takie pytania pewnie padną pod filmem, trochę was znam, więc wiem, o co pytacie. Fado dość niedawno był kastrowany i jeszcze trochę mu się wydaje, że jest ogierem i jak idzie ze stadem na pastwisko, to, że tak powiem, walczy z wałachami o kobyły. Więc ma swojego przyjaciela, też niedawno wykastrowanego ogiera i razem sobie wychodzą właśnie na taką oto kwaterkę. Słuchajcie, to zajęcie się tym koniem po jeździe jest bardzo ważne. Bardzo często się o tym zapomina, no bo ktoś schodzi z konia, jest wykończony, szczególnie jak jest upał, jest wykończony i najchętniej to by sobie usiadł w cieniu i napił się wody. A tak naprawdę tym zwierzakiem trzeba się także zająć, no bo one potem często stoją biedne, pozaklejane w boksach. Nie zawsze instruktor ma czas wszystkie konie w stajni przeczyścić, dlatego taka pomoc z waszej strony, że zaproponujecie instruktorowi, czy nie wyczyścić, czy nie zająć się tym koniem po jeździe, myślę, że będzie bardzo miła i uprzejma. Mam nadzieję, że wam ten odcinek się podobał. Zapraszam na kolejny. Klikajcie subskrypcję, klikajcie łapki w górę, oczywiście, jeżeli wam się film podoba. No i czekam na komentarze pod filmami o waszych przygodach ze stajni, bo bardzo, bardzo lubię je czytać. Do zobaczenia.